Do biur posła Jana Dziedziczaka zgłaszają się rolnicy, którzy skarżą się na szkody wyrządzone w ich uprawach przez żurawie. Poseł uważa, że ochrona gatunkowa tych ptaków przyczyniła się do wzrostu ich liczebności, a to uzasadnia obawy rolników. Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzęta wypłacane są w wypadku, gdy dokonają ich bobry, rysie, wilki, żubry bądź niedźwiedzie. Włączenie żurawi na listę zwierząt łownych sprawiłoby, że rolnikom przysługiwałoby prawo szacowania szkód i wypłaty odszkodowań z tytułu strat. Poseł pyta, czy Ministerstwo środowiska przewiduje działania legislacyjne w tym kierunku i czy przewiduje inne formy pomocy dla rolników poszkodowanych przez żerowanie żurawi na uprawach. Przypominamy, że żurawie w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową.